Święte Triduum Paschalne jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Kościoła w ciągu całego roku, bo w te trzy dni od Wielkiego Czwartku do poranka Zmartwychwstania przeżywamy jako jedną uroczystość, jako dzieło zbawcze, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dzisiaj rano już w katedrze msza święta Krzyżma, na której ksiądz biskup i wszyscy kapłani z diecezji gromadzą się i są poświęcone święto oleje potrzebne do sprawowania sakramentów i kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie, które składali przy przyjęciu święceń. I to jest ten najważniejszy dzień w życiu kapłana, Wielki Czwartek, dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa, bo które zawsze wspólnie trzeba postrzegać. Gdyby nie kapłan, no to nie mamy Eucharystii, dlatego jest to tak ważne, ale już jutro, kiedy będziemy mieli liturgię Wielkiego Piątku, to jest liturgia Męki Pańskiej, jedyny dzień w ciągu roku, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii, ponieważ Eucharystia jest bezkrwawym uobecnieniem ofiary krzyża, a Wielki Piątek we wszystkich kościołach parafialnych odprawia się tę piękną liturgię krzyża. No i ta liturgia Męki Pańskiej, adoracja krzyża, o najpierw uroczyste odsłonięcie krzyża, bo dzisiaj jak widzimy w kościołach krzyże są już zasłonięte, to jest cała liturgia zbudowana w ten sposób, że również jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem w Komunii Świętej, ale konsekrujemy dzisiaj w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej. A już Wielka Sobota to jest dzień zadumy, czuwania. Może troszeczkę się to traci, kiedy ludzie bardzo duży nacisk kładą na poświęcenie pokarmów, ale to jest właśnie Wielka Sobota jako ten dzień adoracji przy Bożym Grobie. No a wieczorna liturgia, czasami jest to nocna już liturgia zakończona procesją rezurekcyjną, no to jest to najważniejsze wydarzenie, bo radość płynąca z faktu triumfu Chrystusa, zmartwychwstania, śmierć pokonał, zmartwychwstał jako pierwszy, a skoro On zmartwychwstał, wszyscy zmartwychwstaniemy.